Masz mało miejsca na dysku C? Może to dlatego, że wszystko to, co pobierasz z sieci, trafia do folderu pobrane. A może lubisz trzymać ważne pliki i dokumenty na pulpicie? Niestety, wszystko to, co się na nim znajduje, też zabiera cenne miejsce na partycji C. W zasadzie wszystkie pozostałe katalogi, takie jak obrazy, dokumenty, muzyka czy wideo, też siedzą na tym jednym, głównym dysku systemowym. Czy da się je przenieść? Oczywiście, że tak. Dlatego w tym materiale pokażę Ci, jak wszystkie te foldery można łatwo przerzucić na inną partycję, na inny fizyczny dysk lub nawet na pendrive. Why? Tak, w przypadku gdyby dysk w Twoim komputerze był naprawdę mały, a wymiana na większy nie miałaby żadnego sensu, to możesz wszystkie te pliki trzymać właśnie na pendrive lub na zewnętrznym dysku SSD. Okay, that makes sense. A jako bonus pokażę ci też, co zrobić, aby wszystkie programy i gry domyślnie instalowały się w innej lokalizacji niż te standardowe program files na dysku C. W takim razie. Zaczynajmy! Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy MOL. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w kluczach do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko. Od kart podarunkowych do Steama, po oprogramowanie, pokroju Office'a czy Windows'a. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiono klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe Problemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przypłacać i już teraz odbić LED. stronę. Będąc w systemie Windows, otwórz eksplorator plików. Możesz to zrobić klikając żółty katalog, znajdujący się na pasku zadań, lub poprzez ikonę komputera na pulpicie. W tym miejscu ujrzysz 6 domyślnych folderów z odpowiednimi ikonami. Wszystkich z nich nie musisz przenosić na inny dysk, chociaż jeśli chcesz to nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli już wiesz, które foldery chcesz przenieść, to na wybranym kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję właściwości. Tutaj kliknij w kartę o nazwie lokalizacja, a następnie w przycisk Przenieś. Otworzy się takie okno wyboru ścieżki, i tu już Twoja wola, gdzie chcesz, aby ten folder się znajdował. Może to być dowolna z partycji lub nośnik wymienny, taki jak właśnie zewnętrzny dysk lub standardowy pendrive. Aczkolwiek pamiętaj o tym, aby zawsze, ale to zawsze, utworzyć w wybranej lokalizacji nowy folder. Już pokazuję, o co chodzi. Chcę, aby zawartość katalogu pobrane została przeniesiona na partycję D, więc wchodzę na nią. Lecz teraz w pustym miejscu klikam prawym przyciskiem myszy i najeżdżam na nowy, a następnie folder. Nadaję mu nazwę pobrane, chociaż jeśli chcesz, możesz go nazwać Download lub jakkolwiek tylko zechcesz, lecz najbezpieczniej, aby nazwa ta nie zawierała polskich znaków, bowiem niektóre z programów potrafią mieć z tym poważny problem. Teraz wejdź do wnętrza nowo utworzonego katalogu i kliknij przycisk Wybierz folder, a następnie przycisk OK. Pojawi się pytanie o to, czy chcemy przenieść wszystkie pliki, które znajdują się w starym katalogu do nowego. Ja wybiorę tak, co spowoduje właśnie przeniesienie zawartości z dysku C, w moim przypadku, na dysk D. Zwalnia to oczywiście odpowiednią ilość przestrzeni z dysku systemowego, na czym nam przecież zależy. Tę samą procedurę wykonujemy z kolejnymi katalogami. Jeżeli obrazy, muzyka, wideo czy dokumenty zajmują nam zbyt dużo, to warto je przenieść na dysk, na którym mamy przecież więcej przestrzeni. Jednakże wielu z Was trzyma ważne pliki na pulpicie, co jest naprawdę bardzo niebezpieczne. W końcu, za każdym razem, gdy system ulegnie uszkodzeniu lub w przypadku zainfekowania komputera poważniejszymi wirusami, to właśnie partycja C musi zostać sformatowana. Oh my God. Tym samym, wszystko to, co było na pulpicie, ulega najczęściej bezpowrotnemu usunięciu. No, chyba że oglądasz mój kanał, to już wiesz, że przeniesienie zawartości pulpitu do innej, bezpiecznej lokalizacji możecie przed tym uchronić. Zachęcałbym Was również do zmiany domyślnej lokalizacji dla instalacji nowych programów czy gier. Kliknij w przycisk Start i wpisz słowo Reg -edit pojawi się edytor rejestru o takiej to ikonie. Kliknij w nią. Tutaj musisz przejść przez ścieżkę lokalnej maszyny, software, Microsoft Windows i w folderze Current Version znajdują się dwa klucze rejestru, które nas tu właśnie interesują. Jest to program files dir, jak i ten poniżej, z dopiskiem w nazwie x86. Dwuklikiem otwieramy pierwszy z nich i zmieniamy ścieżkę, na przykład na dysk D. Chociaż, jeśli chcesz, to nazwę program Files też możesz zmienić, chociażby na programy lub na cokolwiek innego, lecz i tu pamiętaj, aby wystrzegać się znaków diakrytycznych, czyli tak zwanych polskich liter. Następnie kliknij przycisk OK i to samo wykonaj z poniższą partycją, lecz pamiętaj, aby zostawić przy nazwie x86. Oznacza to, że znajdować się tam będą programy starsze, 32-bitowe. Po tej czynności kliknij OK, zamknij edytor rejestru i jak widzisz, nawet bez potrzeby restartu przy instalacji nowego programu ścieżka jest już z miejsca zmieniona na nową, co przyspieszy wszelkie kolejne instalacje i uchroni cię od przypadkowego zagracania partycji C. Teraz jeszcze warto oczyścić dysk ze starych, niepotrzebnych plików jak i aktualizacji pobieranych przez system Windows. W ten sposób możesz odzyskać od kilku nawet do kilkuset gigabajtów przestrzeni. Kliknij teraz w kartę znajdującą się w Twoim prawym górnym rogu ekranu lub w link w opisie, aby przejść właśnie do tego materiału.